Cześć, witajcie. Mamy koniec tygodnia, więc czas na podsumowanie. A w tym tygodniu była pielęgnacja ogródków, które wcześniej odwiedzałem. Odwiedziłem też ogródek, w którym pracowałem w ostatnich tygodniach. Tam miałem do posadzenia kilka roślin. Bardzo ciekawy ogród, ogród już istniejący, ale niedokończony. No i właściciel też chciał wprowadzić kilka modyfikacji, w związku z tym w sumie mam nawet dwa takie ogrody. Które są, jeden jest dokończony, jeden jest niedokończony, ale w jednym wprowadzam wspólnie z inwestorami kilka modyfikacji, a kolejny ogród jeszcze dokończamy. Więc, ale z tych miejsc raczej na razie nie mam materiałów, więc... Więc jeszcze nic nie zobaczycie. Będzie prawdopodobnie będą jakieś ujęcia w przyszłych filmikach. Poza tym większość tego tygodnia oczywiście absorbował mnie ogród, który zakładam już od dwóch tygodni. I coraz bliżej końca. Od tak długiego czasu z tego względu, że na samym początku przy okazji właśnie kopania nawadniania podwykonawca, nie da się ukryć, spowodował mi poślizg. Udało mi się w miarę ten poślizg nadrobić. Nie aż tyle, ile bym chciał, bo już chciałem mieć ten ogród zakończony już w zeszłym tygodniu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pogoda jaka jest, każdy widzi, a że jest przez to, że jest wilgotno. Na pewno to ułatwi wzrost roślinom, które będę wysadzał już w poniedziałek. Także w poniedziałek będę miał wycieczkę po rośliny. I myślę, że w tym tygodniu, do końca tygodnia już na pewno będę miał skończony ten ogród. Będziecie mogli zobaczyć, jak się zmienił. W ostatnim tygodniu udało mi się przygotować już rabaty do wysadzania roślin i rozwiozłem całą ziemię, która była potrzebna do wyrównania tego terenu i pod trawnik. Także mamy już cały teren przygotowany, tak jak powinien być. Jeszcze tylko kilka ostatnich zabiegów przed samym wysiewem trawy, ale tym zwieńczymy cały ogród. Najpierw będziemy wysadzać rośliny i podłączymy pozostałe elementy nawadniania, czyli głównie linię kropującą i wysiewamy trawnik. Mam nadzieję, że we wtorek, w środę już będzie wysiany trawnik i będziemy czekać, aż ta trawa wzejdzie, także będziemy kończyć już powoli tą całą inwestycję. I oczywiście jak już trawnik wyrośnie na tyle, że trzeba będzie go skosić, to na pewno przyjadę i będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda ogród już po jakimś czasie od założenia. Poza tym zapraszam Was oczywiście i przypominam o promocji, którą przygotowaliśmy dla Was wspólnie z firmą Camber. A mianowicie na hasło Ogrody Maciejewski dostajecie 5% zniżki na wszystkie kamienie, które są dostępne. I promocja trwa do końca 2021 roku. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału tutaj na dole. Poza tym zapraszam również do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, bo tam co jakiś czas pojawiają się nowe materiały. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, pa!